Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Pan Szachuś Moi drodzy widzowie, przedstawiam Wam szóstego mistrza świata w szachach Michała Botwinika, który rozgrywa swoją partię z Wiaczesławem Ragozinem Partia była rozegrana w 1927 roku i rozpoczęła się ruchem następującym jeszcze tylko wspomnę o Botwiniku, że był to zawodnik niezwykle solidny jeśli chodzi o przygotowywanie się do partii, przygotowywanie debiutów, idei. Bardzo pracowity, niesamowity człowiek, można brać z niego przykład. Jego styl gry był niezwykle pozycyjny, potrafił też grać oczywiście ostro, ale przede wszystkim ta solidność w grze go bardzo charakteryzowała. Posunięcie e4. Tak zagrał Botwinik, on również grywał d4 w swojej karierze. Tu w tym wypadku mamy e4, e6 ze strony Ragozina, d4. D5, więc widzimy, że mamy obronę francuską. Tutaj skoczek C3, jeden z wielu posunięć, które w obronie francuskiej można zagrywać. Nie polecam białymi wybijać na D5, gdyż po wybiciu symetryczna struktura powoduje, że czarne raczej nie powinny mieć problemów z grą. Aczkolwiek tutaj też gra się E5. Też skoczek D2 widziałem takie posunięcia. No, różne są możliwości. A tutaj skoczek C3, w tamtych latach grywał botwinik. Goniec B4. To jest takie posunięcie, które wiąże skoczka i troszeczkę utrudnia tutaj akcję z centrum. Znaczy powoduje to, że czarne mają możliwość wybicia na E4 pionka, no ale jest szybka odpowiedź właśnie E5. Standardowym posunięciem, teoretycznym teraz jest zagranie C5 i po A3 tam są opcje bicia na C3, BC i tak dalej. Polecam na przykład partię. E, właśnie tutaj Michaiła Tala z Botfinikiem tą partię możecie znaleźć na moim kanale ona jest jedna z pierwszych e, niezwykle tutaj e, interesująca partia, no ale przejdźmy do tejże partii, do tej partii e, F6 ze strony czarnych, no taki ruch rzadko spotykany. Powiem szczerze, ja nie mam doświadczenia z ruchem F6 w obronie francuskiej, gdyż nie gram obrony francuskiej, ale nie wydaje mi się to dobre posunięcie od razu, że tutaj podpiera centrum, aczkolwiek jakaś logika tym kieruje, że chcemy czarnymi tutaj te centrum rozbić. Teraz skoczek F3, Botwinik gra proste szachy, wyprowadza figurę, pozwala na wymianę, wtargnięcie skoczkiem byłoby super, jakiś tam Hetman H5, takie możliwości istnieją, no ale jest C5, tutaj czarne oczywiście nie wybijają za szybko, tylko gryzą pionkiem z 1, i z drugiej strony te centrum, jakoś trzeba zareagować. No i uwaga, a3, a3 zagrywa tutaj biały, nie bojąc się takiego wybicia. Te wybicie nawet byłoby dobre dla białych z tego względu, że wybicie pionkiem tutaj trzymamy centrum, para gońców zostaje, ale dla czarnych też jest jakaś tam korzyść. Oczywiście, bo pionki zdwojone to są też standardowe pozycje w obronie francuskiej i goniec na a5. Ja się cieszę, że trafiłem na tą partię. Na tę partię. Yy, dlatego, że yy, po gońcu A5 powstają bardzo ciekawe warianty yy, niezłe tasiemce, ale też y, dosyć prosto, wydaje mi się, że można to wyjaśnić. Postny taki. Yy, yy, py, Ponieważ taki ruch goniec A5 no nadal, nadal powoduje związanie, ale tutaj białe mają bardzo ciekawą i energiczną odpowiedź, mianowicie ruch B4, do którego za chwilę, za sekundkę wrócę. Jeszcze zastanówmy się, czy takie bicie na C5 byłoby dobre. Otóż słuchajcie, nie, 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 nie bo wtedy goniec może wybić i zauważcie, pionki. Trojaczki, niezła tutaj lokomotywa powstaje i Hetman A5 można próbować łatwo te piony atakować. Myślę, że czarne powinny być zadowolone z tej pozycji, mimo troszeczkę negatywnej oceny komputera, ale tam silniki schowajmy do kieszeni i po prostu grajmy swoimi tutaj umysłami w szachy. Tak jak już wspominałem, ruch B4 jest bardzo silnym posunięciem. No, trzeba wybić, nie ma innej możliwości. No, bicie na D4, to bicie tutaj następuje, bicie tutaj i para gońców. No, tutaj gramy z dużą inicjatywą białymi. Myślę, że białe lubią, lubią takie pozycje, skoro się decydują na francuską w takiej wersji. No ale główny ruch to jest bicie na b4 i teraz uwaga, posunięcie niezwykle silne, gdyż takie bicie słabe jest, bo tutaj bijemy, no i dalej pozostaje to związanie bez podparcia żadnego pionka, więc trzeba zagrać skoczek b5. Na pozór dziwny ruch, ale zobaczcie, że ten goniec już nie jest na f8, nie pilnuje pola d6, a skoczek chce się tutaj uplasować i teraz tak. W partii nastąpił skoczek na C6. Do, za chwilę do tego ruchu wrócimy, oczywiście, ale co by było po biciu na A3? No właśnie, po biciu na A3 z szachem, nic się złego nie dzieje, moi drodzy, gdyż gramy C3, bronimy się tutaj skoczkiem, jak nas zaatakują tutaj pionkiem, to wchodzimy z tempem na D6 z szachem, na przykład królew 8 można wybić wieżą. I tu się wszystko pięknie trzyma, raczej raczej jest w porządku. Można też spróbować zagrać Hetmanem na B3 i odbić potem na A3. Dużo fajnych jest możliwości, ale na przykład, jakby tutaj powiedzmy, czarne zagrały gońcem na C7, no to można gońcem wybić na A3. Ta przekątna bardzo rekompensuje tutaj stratę piona. Skoczek na D6 się pakuje. No, Robi się naprawdę niebezpiecznie. Przeciągi są straszne. Nie polecam tego grać czarnymi. Moi drodzy, tak mogłoby być. Poszło inaczej. Skoczek zagrał na C6 i tutaj białe o dziwo wybiły od razu pionka. No, decydują się tutaj na to, że pozwalają wybić gońcem. No Jeżeli by było bicie gońcem, co nie nastąpiło, jest C3, goniec na przykład na E7 i goniec D3. Moi drodzy, duża inicjatywa ze strony białych. Bardzo duża strata piona, ale szybka roszada wieża E1 wybicie jakieś tutaj pionka może nastąpić w przyszłości. E, A6 nie jest groźne, gdyż nie trzeba skoczkiem na razie uciekać, bo wieża jest e, pod związaniem, więc te, też ruch do przodu powiedzmy w ten sposób. Dla osób, które robią grę ofensywną i grę z inicjatywą, to jest e, myślę, że bardzo wygodna pozycja. To tak na marginesie, tutaj po takim posunięciu goniec zagrał na C C7, no i kulturalne wzmocnienie tutaj na C3. Moi drodzy, teraz zastanówmy się, co by było po biciu na E5, które również nie nastąpiło. No, ale trzeba wziąć to pod uwagę. I uwaga, tutaj następuje, następuje taka fajna kolejność posunięć, które trzeba wykonać dosyć forsownie. Mianowicie, zbijamy tego silnego gońca. Hetman wybija i absolutnie nie bijemy na E5. Nie, nie tańczymy jak nam zagrają, tylko staramy się wtrącić swoje nutki. Mianowicie tutaj B. 5 wtrącenie, no atakujemy skoczka, skoczek raczej na a, na e7 mógłby się poruszyć. Jeżeli na przykład byłoby również wtrącenie, no to tutaj bijemy, pionek wybija, bijemy tutaj, zobaczcie, grozi bicie ze zdobyciem figury z hetmanem i tutaj należałoby tak wybić i hetman wybija, pozycja do oceny dobra białych, para gońców, słabe czarne pola, o których goniec, goniec może sobie nieźle poszaleć. Bezpieczny król za chwilę będzie Roszada w materiale równo. Myślę, że białymi czujemy się tu świetnie. No, ale e, poskoczek E7 e, należałoby tutaj wybić na e, E5. Nie boimy się takiego ruchu Hetman C3, bo mamy goniec D2. Wszystko się broni. Zobaczcie, troszkę mamy pionków mniej. E, jednego bodajże, 2, 4, 5, 2, 4, 6. Tak, e, jeden pion mniej, ale inicjatywa. Powtarzam, inicjatywa w szachach jest tutaj e, kluczową sprawą. Wieża na C1 gro, groźnie atakując Hetmana. Na przykład Hetman C7 i wieże C1. E, goniec D3, Roszada. Czasem, Mniejsza ilość pionów w debiucie w centrum pozwala nam na y, lepszą grę figurową. To jest myślę, że dosyć istotne. Przejdźmy dalej do partii, jak, jak to wyglądało. Poskoczek na E7, e, tutaj białe zbiły. Na f6 pionka, pionek wybił. Goniec d3, no bo wyprowadza te figury. Roszada ze strony czarnych, taka dosyć wątpliwa, bo tutaj król jest dosyć odkryty, no ale roszada została zrobiona. Roszada ze strony białych, goniec d7. Chce się na tego gońca na c7 zbić, i tak należałoby zrobić. No, dziwię się, że Botwinik tego nie robił tak szybko, nie, nie wybił. No, ale zagrał też dobre posunięcie. Goniec na h6 z ma atakując. Wieży, wie że f7 prosta. Sprawa. No i teraz Hetman D2 wzmacnia tego gońca, licząc na to, że może jakieś F5 nastąpi i Hetman wtargnie na G5. W każdym razie ten Hetman powoli też zmierza na skrzydło królewskie, żeby atakować. E5. No taki ruch e, zaczepny w centrum, to taki standardowy. E, skoczek, goniec tego pionka w, e, wspomaga, również pionek F6 wspomaga pionka. No i trzeba rozwiązać tą sytuację. Tutaj Botwinik od razu bije. Bije, nie patrzy na nic. E, skoczek wybił. No i powtarzam, że cały czas można by było tutaj wcześniej tego gońca wybić, ale następuje mimo wszystko bicie. No goniec nie wybił, bo jednak te pionki byłyby nieco nadszarpnięte, więc wybija ten pionek. No i teraz kolejna wymiana. Dużo wymian nastąpiło, sprawa się trochę zredukowała, sytuacja uprościła lekko. No i hetman g5 z szachem. No właśnie. Król h8 od razu odchodzi tutaj z wszelakich szachów, no skoczek g6 raczej nie wchodzi w grę, bo tu jakiś goniec g6, ewentualnie h4, h5 jest możliwe. Dlatego król h8 i hetman h5 grzecznie atakuje wieżę i się przygląda tutaj hetman piankowi na h7 razem z gońcem. Może już się pojawiały pewne rodzaje tutaj matów. Goniec e6 broni wieżę, prosta rzecz. No i wprowadzamy kolejną figurę do gry, moi drodzy. Nie ma tutaj czasu na obronę pionków, które wiszą. Trzeba grać y, agresywnie. Bieża A na E1. No, takie bicie piona myślę, że no, nie przechodzi za bardzo. No, y, jak bije pionka, y, no nie wiem, y, wieżą można chyba zbić nawet na E5 tutaj i atakując gońca. To już jest w zasadzie konkret, ale tak patrząc intuicyjnie na szachy, y, stw, muszę stwierdzić, że trzeba próbować grać tak. Y, no trochę jak szaleniec bym powiedział w cudzysłowie. Oddajemy piony, ale inicjatywa, inicjatywa, to już wiele razy powtarzam. Tutaj w partii nastąpiło E4. No i teraz pytanie: czy gramy, czy tańczymy tak, jak nam zagrają? Po raz kolejny to powtarzam. No nie, tutaj Botfinik popisuje się teraz niezwykle ciekawym i silnym posunięciem. No widzimy, że czarne tutaj fajnie te pionki ustawiły w centrum, troszeczkę blokując ten atak. Na szczęście. Jest ruch, który pięknie tutaj odpowiada kontrą. Jest to ruch C4, moi drodzy. C4 chce ugryźć pionka i tutaj wybić. Jeżeli pionek wybije gońca, no to mamy tutaj strzał na E6. Nie boimy się tutaj tego marszu, pionku, marszu pionów, gdyż z też atakujemy wieżę i czarne nie miałyby czasu na te, na te pionki tutaj, tylko musiałyby zareagować. Jakoś zdrowie, że tak powiem, byłyby atakowane. Wieża F5. No, jest atak, jest atak z tempem i Hetman, no, wraca do swojego obozu, ale zobaczcie, jak sprytnie. Cały czas nie można wybić tu, bo jest bicie na, na E6. Hetman zagrywa na E5. No, ten ruch moi drodzy, no, już do najlepszych nie należy tutaj, Botwinik jako, no, wybaczcie za to wyrażenie, stary klasyk yy, świętej pamięci, zagrywa niesamowite posunięcie. No, dlatego warto analizować klasyków, żeby takie ruchy nam do głowy przychodziły. W dzisiejszych czasach takich, takie ruchy oczywiście są możliwe, ale komputery wyżarły nam mózgi, moi drodzy. Jednak klasyka jest bardzo ważna, to tak samo jak ze słuchaniem. Yy, słuchaniem audio tak czy tam książki nam czytają i my tego słuchamy no jednak czytanie książek jednak jest klasyczne tutaj też na no, takie porównanie mi się nasunęło i staramy się klasycznie tutaj zagrać bardzo dobry ruch moi drodzy mianowicie uwaga goniec z h6 idzie na c1 wraca do swojego obozu z konkretnym zamiarem zobaczcie co tu się wyrabia co tu się będzie działo tu będzie bardzo niebezpiecznie no i hetman od razu schodzi z tej linii ataku Pianek od razu wybija, zobaczcie, tyle czasu goniec jest podbiciem, nie można go za bardzo wybić. teraz właśnie zostało to wybite i mamy, uwaga, wtrącenie. Goniec B2. Koniecznie taki ruch trzeba zagrać. Ten goniec musi już grać. I król G8. Moi drodzy, jak dalej kontynuować tą partię? Tutaj oczywiście wybić na E6 można by było, ale pozycja troszeczkę się upraszcza i czarne mają duże szanse na remis. Tak w skrócie mówiąc. Tutaj Botwinik popisuje się kolejnym zagraniem i pięknymi kombinacjami. Chociaż one są dosyć łatwe. Mianowicie Hetman G4 z szachem, skoczek na G6, no zasłania się. No i wieża teraz zagrywa na 6, i Hetman bije na D5, moi drodzy. Co zagrać dalej białymi? Co zrobić? Bo ten pionek, no jest dosyć groźny. Tutaj, jak on dojdzie do przemiany, no to będzie po ptokach, jak to się mówi. Na szczęście kombinacja ze strony podfinika wchodzi, staramy się znaleźć to posunięcie, moi drodzy, zatrzymajcie sobie materiał, jeżeli macie ochotę, oczywiście jest to wieża, bije na G6, poświęcenie, myślę, że dosyć proste, tutaj wybić, no trzeba, hetman wybija, w tą stronę tylko iść trzeba i hetman, G7 z szachem, zobaczcie, jak ten goniec się pięknie przydał, król E8 i prosta sprawa, moi drodzy, wieża E1, szach, król D8, hetman s 7 król C8 i... Bierze C1. Ta partia się skończyła. Czarne tutaj poddały. Poddały. Nie ma co grać. No, jedyna obrana to Hetman C6. No, po wybiciu na przykład jest takie zagranie i bierzemy po prostu wieżę. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Analizujmy partie klasyków, moi drodzy. To był szósty Mistrz Świata Michał Botwinik, Pozdrawiam serdecznie. Do, do usłyszenia. Cześć.